każdemu, zwłaszcza starszemu człowiekowi. No dobra, ale tak brzydko? Mówić do starszego człowieka? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Jest starszym, skromnym człowiekiem. To, że pani Picak nie poniżej go w mojej starze. Nie no, dobra, okej, okay, nie czepiam się. Ja nie mam wreszcie tu. Idę na bagary. A ty? Nie, gdzie masz? Powiedz co to jest za strój? Pajac maty. Ja się właśnie przebieram. Jestem w trakcie. Zaraz będę gotowy. Obiecuję, będę cały w belkach. Oj, będziesz, będziesz. Jak cię jeszcze raz złapię bez mundur. Ja ci to zagwarantuję. Ja się przebieram, dobrze. Religia? Z którym księdzem macie? Jagodą czy Mulką? Kogo się? Nie no, wiadomo, ale z którym? Dzisiaj będziemy rozważać pismo święte. Niech każdy z was w skupieniu zastanowi się przez chwilę i wybierze cytat, który sobie w specjalny sposób upodobał. Można poszukać w Biblii, a można we własnej głowie, bo ufam, że jako mądrzy i młodzi ludzie macie w pamięci sporo wskazówek na życie, w tym i wersetów z Pisma Świętego. Zastanówcie się przez parę minut. To już? Już jesteście gotowi? Ciekaw jestem, coście tam mądrego wybrali. To może ty, serdeńko, spróbuj jako pierwszy. Cud! Cieszyć się jest dobrze. Po to Bóg dał nam poczucie humoru, żeby nas śmieszyły różne sprawy. Szkoda tylko, jeśli jest to pusty śmiech głupca, nijak niezwiązany z tematem, ani żadną humorystyczną sytuacją nie spowodowany. Ot, śmieje się jak głupi do sera. To może ty spróbuj, nieboraki. Ja to proszę księdza, mam taki cytat. Wspólnie z Frankiem go mamy. Proszę, proszę. On nam się tak specjalnie podoba. No więc, w Piśmie Świętym czytamy, że prędzej wielbłąd przejdzie przez mucho i pielne, niż bogacz wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Spiritus Sancti. Wizytacja się udała, rośnie dyrektorska chwała, kiedy cnoty się wylicza, dyrektora Słuszkiewicza. Przedrobliwy, roześmiany, że choć przyłóż go do rany. Brzydka jednak to nawyczka, gdy wali dwóje, pantyczka. Malarstwem bochnią zajęty, cichy, a język ma cięty. Lecz jeśli myśl twoja szczera, to kochasz pana Fischera. Niejedna troski przyczyna, ma trzy córki, chciałby syna. Nad drawską gwarem wynalazł, nasz krajoznawca, pan Galas. W misyjnym kółku, festynie, w wiosełkach jej trud, a nie nad kolorem się wysila, niestrudzona panna Mila. Ciągle zaabsorbowany, rozkładem godzin na zmiany. Kto pamięci cierpi zanik, nie pozna, że to pan Janik. Jose
choć jeszcze młody. Nieubłagany wróg mody. Kiepski byłby to małżonek. Już wiem, pan Jelonek. Szrekliś ist erwiein lewe. Zmiecie cię jak wicher blewe. Spicherz twój der zwein szpajker. Das ist Herr Professor Meicher. Zna na pamięć Jerzy Masę. Opropowaną mu kasę. Niech nie znam tego urwisa. To nie pozna pana Trzpisa. Panterska w tumuć wybrana wita swego kapelana. Lecz co innego oznacza nazwisko księdza bogacza. Choć nie jest księdzem, religię wykłada. Lecz krzyża w sali nie wiesza. Starozakonnym językiem włada. Przedstawiamy Mojżesza Landwisza. Do tercjana, żeby cię zamknął. O, już ja teraz dopilnuję tego, ty niecnoto jedna. No proszę pana dyrektora, proszę mnie puścić. Czy mogę? Ależ proszę, proszę się nie krępować. Na dół, proszę mnie puścić, proszę. Ja naprawdę będę grzeczny, proszę! Ale za co? Ja nie wiem, za co mnie trzymacie! Proszę mnie puścić! Panie profesorze, proszę mnie puścić! Panie profesorze, ja już będę grzeczny, proszę, wypuśćcie mnie stąd! Proszę! Przecież ja jestem grzeczny, chłopcze! Dlaczego mnie tu zamknęliście? Ja będę grzeczny! Grzeczny będę. Ja jestem grzeczny, chłopie. Grzeczny. Dziecko drogie, rany boskie. Stań sobie. Co się stało? Blady jesteś, powiedz mi, co się stało? No to pan dyrektor się przebrał? Będzie jakieś... Pan dyrektor! Będzie jakieś przedstawienie? W teatrze antycznym też mężczyźni musieli się przebierać i grać kobiece role. Zresztą w naszej szkole też tak było, już za Piusa Rigera. Ale panie dyrektorze Sruszkiewiczu, profesorze najwyższej rangi, ja obiecuję, ja już będę grzeczny. Tylko proszę mnie wypuścić. Ja wiem, że ja nie mam belek, ale w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Dziecko drogie, powiedz mi, czy się dobrze czujesz? Ty nie masz gorączki? Albo za dużo się uczysz po nocach i pomieszało ci się w głowie, co? Idź ty już lepiej do domu. Połóż się, odpocznij. Agatko, wiesz co? Weź kolegę do higienistki, dobrze? Zaprowadź go. Nie najlepiej dzisiaj wygląda. Albo powiedz mi, ty już skończyłaś lekcję, prawda? Wiesz co, Agatko, zabierz go może na lody. On bardzo potrzebuje orzeźwienia.
się bardziej niż kiedyś. Chciałbym być z tobą na zawsze. Chyba to przeżył chociaż raz, gdy po latach odbywa się szkolny zjazd. Jadę więc w rodzinne miejsca. Nasza szkoła była przecież najlepsza. Z naszej klasy był prawie cały skład. W dobrej formie pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem jest. Oraz ty, jak mogłem pomijąc się, byłaś w szkole całej najpiękniejsza. No już mam wszystkie twoje zdjęcia. Na zajęcia wzrok patrzony w ciebie miałem. Chociaż byłem największym chuliganem. W międzyczasie ja zostałem gwiazdą Malmi. Chociaż w klasie nie postawiłbym na to nikt. W starej szkole zdaję autografy. Patrzę na ciebie, a ty, ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Patrzę, że jestem w ciebie od tylu lat. Ponieważ dla mnie to jest premiera. Ci drugi ludzie występowali w murach Starego Ogólniaka w sobotę, to ja już otwierałam bal absolwentów, nie mogąc zobaczyć tego przedstawienia, więc tym bardziej się cieszę, że mogę go obejrzeć. Oczywiście zacznę od ogromnych podziękowań dla pani Zofii. Tak to czasami jest, że nikt z nas nie jest prorokiem we własnym kraju. W związku z tym czasami więcej dobrego wykrzesa z naszej młodzieży ktoś spoza szkoły niż my sami. Dlatego ogromne ukłony, podziękowania, że pani Zofii. Śmiech niekiedy może być nauką. Oglądając to przedstawienie, ten spektakl, widziałam, że świetnie się bawicie. Tego wam bardzo zazdrościłam. A jednocześnie wspomnieliście tutaj osoby, których już nie ma wśród nas, a które no, bardzo dużo dla tej szkoły znaczyły, bardzo dużo dla nas zrobiły, bo w pewnym sensie historia naszej szkoły, tego miejsca nas kształtuje również dzisiaj. Niewiele też różnicie się od swoich poprzedników. Macie tę samą energię, zapał, pasję, talent, hobby. W związku z tym niczym od nich się nie różnicie. Strój może się zmienił, ale dusza ta sama, młoda, wspaniała. I za to wam bardzo serdecznie. Tym bardziej, że wielu z was, mam nadzieję, że może nie przez długie lata, ale przez krótką chwilę będę miała przyjemność pracować, spotykać, rozmawiać i za to również wam z tym bardzo. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, bo może państwo nie wszyscy wiedzą, że to jest najlepsza młodzież z tej szkoły. Oczywiście, że w tej szkole cała młodzież jest bardzo dobra, ale to jest są świetni ludzie, oni są bardzo utalentowani, nie tylko aktorsko, co państwo mogli zobaczyć, ale grają na instrumentach różnych, udzielają się bardzo społecznie, malują niektórzy, prawda Wiktorze, jak profesor pisze, udzielają się w harcerstwie, jeżdżą konno, także to naprawdę wspaniała młodzież. I chciałam jeszcze podziękować szczególnie Kubusiowi, panu dyrektorowi Kłuszkiewiczowi, który naprawdę dniami i nocami to przedstawienie robił i gdyby nie on, jego pomoc, mam nadzieję, że się bardzo, troszeczkę się opuścił w nauce, bo tylko 4,85 średnia, tak? Brawo, brawo.
zaangażowany, bo normalnie to średnia jego jest najwyższa w szkole, tak? Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie i prosimy, proszę jeszcze o oklaski na tych młodych artystów.